Witajcie kochani w kolejnym filmiku porannym. Zapraszam Was na dobrą porcję Bożego Słowa, a dobre towarzystwo moje, Ducha Świętego i innych wierzących. Dzisiaj drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 1 werset. Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Mamy obietnice od Boga, dobre obietnice odnośnie przyszłości, odnośnie tego, że Bóg nas kocha, że dał swojego ducha, żeby w nas zamieszkał, że On nas poprowadzi poza cierpienie, poza śmierć, będziemy żyli wiecznie. Te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg do nas mówi, warte są tego, żeby się nimi przejąć, cieszyć, ale również, żeby prowadzić takie życie, taki styl życia, który do nich pasuje. Bo skoro my jakby dążymy do życia wiecznego, tak spędzimy całą wieczność z Bogiem, jeżeli my już teraz jesteśmy przemieniani przez Jego obecność, jeżeli już doświadczamy jakby przedsmak tego nieba, no to całe życie chcemy do tego dopasować. I właśnie jest wyzwanie do tego, tak, że skoro mamy takie obietnice, to oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha. Czyli nasze ciało również może być zbrukane, no nie tylko w ten sposób, że się nie myjemy, ale również przez grzech, przez to, że używamy swojego ciała do grzesznych rzeczy, przez to, że na przykład spożywamy rzeczy, które nam szkodzą, tak, też tego nie chcemy. I nasz duch również musi być oczyszczony. I to wszystko ma być ku dopełnieniu uświęcenia w bojaźni Bożej. On nas uświęca, Jego obecność nas uświęca, ale my również chcemy pozostać świętymi. Czyli nie chodzimy w miejsca, gdzie się możemy ubrudzić. Nie jemy jakichś rzeczy, które nas ubrudzą. Nie oglądamy rzeczy, które nas ubrudzą. Nie dotykamy się grzechu. Nie patrzymy na to, co robi diabeł, ponieważ nie chcemy się ubrudzić, tak? Więc my również mamy tutaj pewien udział. Możemy coś zrobić, żeby pozostać czystymi. Oczywiście sami nie jesteśmy w stanie się oczyścić, ale z drugiej strony też możemy zachowywać pewną higienę, że tak powiem, tak? No właśnie, ale teraz chciałam sięgnąć do takiego wersetu, który jest rozdział wcześniej, bo wiecie, to jest pierwszy werset 7 rozdziału i często jest tak, że kiedy zaczynamy czytać jakiś rozdział, to tak zaczynamy to jakby od czystej kartki, a tutaj jest jakby kontynuacja, zobaczcie, mając więc te obietnice, jakie obietnice? No trzeba sięgnąć wcześniej. O jakich obietnicach tutaj mówi apostoł Paweł? I w 6 rozdziale, w 18 wersecie, czyli werset wcześniej, ten kontekst, o którym często Wam mówię, że ważne jest, żeby sięgnąć przynajmniej parę wersetów wcześniej, przeczytać parę wersetów później, żeby mieć pewien ogląd, gdzie jest osadzone to słowo, czego ono dotyczy, jaka jest ciągłość myśli. I Paweł pisze, i będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest obietnica od Boga. Bóg obiecuje, że będziemy rodziną, że jesteśmy rodziną, że kiedy przyjmujemy to, co zrobił Chrystus dla nas, przychodzimy do Boga, uznajemy Go za swojego Ojca, to On uznaje nas za swoje dzieci. I jesteśmy już nazywani dziećmi Bożymi, już nie jesteśmy grzesznikami zanurzonymi w grzechu, ale jesteśmy Jego dziećmi, synami i córkami, a On jest naszym Ojcem. I to jest idealna wspólnota, Boża rodzina. I to jest obietnica. Skoro Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, no to wiesz, no to my musimy już wtedy inaczej się zachowywać, tak? Jako dzieci Boże, jako ci, którzy są synami, córkami Króla. Już jak książęta się musimy zachowywać. Już jakby dopasowujemy ten swój styl życia do tego powołania, tej tożsamości, którą Bóg nam daje w swojej rodzinie. Już nie jesteśmy byle kim, już nie jesteśmy grzesznikami. Już nie jesteśmy tymi, którzy wątpią, którzy się wycofują, którzy się boją. Jesteśmy tymi, którzy dziedziczą obietnice. Wchodzą do Bożego Królestwa. Doświadczają rzeczy ponadnaturalnych. Jesteśmy tymi, którzy dziedziczą obietnice, którzy doświadczają tego, co Bóg obiecał wcześniej, teraz już widząc, że to jest prawdziwe. Niejako konsumując przynajmniej w pewnym stopniu to, co Bóg dla nas przewidział wcześniej, tak, co zapowiedział, że chce, żeby stało się częścią naszego życia.
My to już przeżywamy, my tego doświadczamy, my w tym chodzimy i przez to inaczej też się zachowujemy, całe swoje życie podporządkowując tym obietnicom, temu słowu, tak żeby wszystko pasowało do tego. Jeżeli jesteś królem, to nie możesz ubierać się jak żebrak, to nie możesz wyglądać jak żebrak, nie możesz się zachowywać jak ktoś, kto się boi, kto nie wie. Musisz zachowywać jak ktoś, kto wie, że jest królem i wie, że są pewne przywileje, że ma pewne dziedzictwo, że masz pewne zadania i cele do spełnienia, że prowadzisz pewnych ludzi, inaczej się zachowujesz. I dlatego Paweł pisze o tym, żeby wiedząc, jakie są obietnice, dostosować do tego cały styl życia. Żeby naprawdę w nie wierzyć. Nie czekać, aż one się wypełnią i dopiero wtedy coś się zmieni, tylko wierząc, że one się wypełnią, chociaż jeszcze się nie wypełniły, tak żyć, że jak one się wydarzą, to nikt się nie będzie dziwił, bo jak gdyby twoje życie już jest przygotowane do tego, już jest podporządkowane temu, już żyjesz jak ten, który jest Synem Bożym. Już jesteś Synem Bożym, żyjesz jak Syn Boży, widać to i słychać. I kiedy te obietnice jakby staną się jawne dla świata, to ty nie będziesz zaskoczony, nie będziesz się dopiero zastanawiał, zaraz, to co ja mam teraz zmienić, jak to ma wyglądać, tylko po prostu będzie naturalna zmiana. Tak więc dzisiaj, Boże, przychodzimy do Ciebie, żebyś pokazał nam, jak mamy skorygować swoje życie, jak mamy podporządkować tej prawdzie, tym obietnicom, które Ty nam objawiłeś, pokazałeś nam, co dla nas przygotowałeś, co wydarzy się w przyszłości, co w naszym stylu życia nie pasuje do tego, co powinniśmy wyrzucić po prostu na śmietnik i przestać się zajmować pewnymi rzeczami. Mamy jakieś przyzwyczajenia, mamy jakieś może nawet hobby, jakieś zajęcia, coś, co zazwyczaj robimy, może sprawia nam to nawet radość, ale to nie pasuje do Twojego świata. Przeszkadza w wypełnieniu się Twoich celów w naszym życiu. Przeszkadza, żeby Twoje słowo mogło stać się prawdą. Chcemy cenić to, cenić i z bojaźnią przyjmować Twoje słowo, każdą Twoją obietnicę i podporządkowywać całe swoje życie temu. Pokazuj nam, co możemy zmienić i żeby ta świadomość tego, co Ty mówisz do nas, była głębsza, była penetrująca nas, modlę się o to, żeby całych nas od wewnątrz wypełniło Twoje słowo, przekonanie o tym, co jest prawdą. Tak, żebyśmy już żyli jako ci, którzy mają przemieniony umysł. Modlę się o to, prosząc w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten poranek cudowny, piękny, za to, że jesteście, za to, że żyjecie, że kochacie Boga, że Go szukacie, że czytacie Jego słowa. Te słowa są życiodajne. Zachęcam Was, żebyście robili to jeszcze częściej, jeszcze mocniej, głębiej, wgryzając się w to, co On do nas mówi, bo z tego słowa płynie moc życia, moc zdrowia. Błogosławię Was bardzo serdecznie i widzimy się jutro rano. Na razie. Pa, pa.